O, co wiesz teraz? Jesteśmy gotowi. Dobra. Słuchajcie, ja jestem gotowy. Tak. Bardzo proszę, panie prowierze. Wczoraj spotkaliśmy się z panią Grażyną i jej rodziną. Był mąż i córka na naszym spotkaniu w Gliwicach. I no, od słowa do słowa dowiedziałem się o losach tej niedużej hurtowni i sklepu, który jest w Wodzisławiu z pasmanterią. O losach bardzo podobnych do losów tysięcy, dziesiątków tysięcy tych najmniejszych firm, małych polskich sklepów, małych polskich hurtowni. Pani Grażyna wraz z mamą Małgorzatą opowiedziała mi też o tej dzisiejszej bardzo dramatycznej sytuacji. My oboje wiążemy nadzieję z oczywistych powodów, że dla przedsiębiorców, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców, dla samozatrudnionych, mąż z kolei jest samozatrudniony, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. To, co jest jakby najbardziej uderzające, to poczucie zagrożenia. Ja wszędzie, gdzie w Polsce jestem, to słyszę od właścicieli małych sklepów czy małych polskich hurtowni, że to są być może ostatnie miesiące. To jest zarówno bardzo nierówna konkurencja z tymi międzynarodowymi molochami albo z gigantycznymi marketami chińskimi. Państwo w ogóle odwróciło się od drobnych polskich przedsiębiorców plecami. I to jest... Znaczy, mi tutaj nie chodzi o kampanię, bo ja bym też nie marnował pani czasu, gdyby nie to, że naprawdę, dosłownie w każdym miejscu w Polsce, ludzie ze łzami w oczach, wy macie 30 lat za sobą ponad pracy, 30, ponad tak. 30, dorobek całego swojego życia i czują, że to za chwilę naprawdę może paść. I do tego to, co tata powiedział, jak rozmawialiśmy przed chwilą, ten brak respektu i szacunku ze strony państwa dla drobnych przedsiębiorców, że trochę tak jak za komuny to był prywaciarz czy badylarz, to teraz z zapisu też ludzie nie dość, że mają bardzo poważne kłopoty, jest coraz mniej pieniędzy na rynku, klientów nie stać. No, też powiedzieliście o tym, co jest udręką, szczególnie w małych firmach, czyli te nieustannie zmieniające się przepisy, te godziny po nocach nad zmieniającymi się przepisami, nad dokumentacją. To jest naprawdę piekło wszystkich małych polskich firm. A losy hurtowni i sklepów tych polskich stały się w ogóle przysłowiowe. Zostanie kilka tych wielkich central logistycznych międzynarodowych i to, tak jak mówiliście, że ludzie chodzą po Rybniku, po Wodzisławiu i nawet tak nie bardzo wiedzą, jak to jest możliwe, że z każdej ulicy co kilka dni, co kilka tygodni znika kolejny sklep, że tu właściwie polski handel jest rzeczywiście tak fundamentalnie zagrożony. Ja mam taką nadzieję, bo to już nie chodzi o to, kto wygra wybory, to przetrwają setki tego typu Polek i Polaków. Nie? Bo jeżeli... Tak, ale ja mówię, że tu, znaczy to jest ważniejsze w jakimś sensie niż te tam sondaże i rankingi, żeby... Znaczy to, co jest tym naszym celem i to, co w takiej niedużej hurtowni, to naprawdę brzmi. Znaczy to wszyscy ludzie, którzy prowadzą taki biznes, dobrze wiedzą, co to znaczy dla nich powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, co znaczy wreszcie możliwość normalnego, jakby płatnego urlopu, jeśli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, co znaczy ta ulga, jaką będzie płatność przez ZUS od pierwszego dnia chorobowego, czy kwota wolna od podatku te 60 tysięcy rocznie. I to nie są prezenty. Znaczy, inaczej to wszystko padnie i to jakby co do tego już nikt nie ma wątpliwości. No, co tutaj dużo mówić, to jest dla mnie zobowiązanie takie na zasadzie no być albo nie być. Tak, dla nas na pewno. Dla nas jest to, my nigdy nie byliśmy, znaczy nigdy nie zajęlibyśmy się tutaj zaproszeniem polityków, chociaż wiadomo, że z polityką, no my jesteśmy za pan brat, bo ja jestem po politologii i lubię moją firmę, naszą firmę. I to, że my tu dzisiaj jesteśmy z panem Donaldem, to jest tylko i wyłącznie wczorajszy przypadek, że ja siedziałam w internecie i nagle w Gliwicach okazało się, że pan Donald jest. Nie minęło 2 minuty, jak rzuciliśmy wszystko i byliśmy w tych Gliwicach, bo chcieliśmy panu Donaldowi uścisnąć rękę i po prostu życzyć mu powodzenia w wyborach. No bo niestety, ale no taka jest prawda, że po 15 października będą się decydowały no losy naszej firmy, czy nie będziemy jej zmniejszać, żeby po prostu mniej było pracowników i tym samym mniej kosztów, no żeby spróbować to przeżyć tymi obcinaniem kolejnych kosztów. Bardzo państwu dziękujemy i widzimy się. Ja dziękuję.